Lech Poznań wciąż liderem piłkarskiej ekstraklasy, bo wygrywa w niedzielny wieczór z Pogonią Szczecin 1-0 po bramce Karola Linettego w doliczonym czasie pierwszej części spotkania. No, pokazywałeś, że trzeba ci podać tą piłkę, korytarz otwarty, nic tylko strzelić. No dokładnie, no jak widział mnie, też miałem poprzednią sytuację, że mógł mi dograć, ja zdecydował się na strzał, no słuszna decyzja. No, na koniec się zdecydował mi podać, ja strzeliłem, szczerze, że zdobyłem tą bramkę, ale wtedy z tego, że wygraliśmy to spotkanie. W tym meczu stworzyliście dużo, dużo więcej sytuacji podbramkowych, mieliście też przewagę, ale gol tylko jeden. No, dokładnie, no znowu nie korzystać z sytuacji, no ale cieszymy się z tego, że przede wszystkim dowieźliśmy to zwycięstwo. Mówi się, że tak też zdobywa się Mistrzostwo Polski, spokojnie, krok po kroku, nie wystrzeliwując się w poszczególnych meczach, żeby dojść do celu. No dokładnie, po prostu chcemy w każdym meczu zdobywać 3 punkty i dać kibicom radość. Wiedziałeś przed meczem, że Legia swoje spotkanie wygrała i wy znowu musicie wygrać, żeby obronić pozycję lidera? Nie myślałem kompletnie o tym, po prostu skupiałem się na tym spotkaniu, żeby zdobyć tutaj 3 punkty. A jest teoretyczna szansa, że Mistrzem Polski możecie zostać już w środę. Też o tym będziecie myśleć, czy tylko tak trzeba robić swoje? Nie, o tym nie myślimy, tylko robimy swoje, po prostu idziemy tam po zwycięstwo. No nic, no. Już myślimy o Górniku. Nie byłoby dzisiaj pewnie 3 punktów, gdyby nie parę twoich wjazdów w defensywie. Na przykład Rafałowi Murawskiemu w drugiej połowie wybiłeś piłkę na rzut rożny, cofając się kilkanaście metrów. Też trzeba było poharować w obronie. No dokładnie, w każdym meczu ciężko pracujemy, wszyscy po prostu uzupełniamy strefę. Najważniejsza jest druga linia, by jak najszybciej ją odbudować. No i cały czas się skurujemy i to procentuje, że wygrywamy tę spotkanie.